Witamy Państwa serdecznie w pięknej podgórskiej miejscowości Bochnia. Jesteśmy w gospodarstwie Kusków, rodzinnym, z wielkimi tradycjami. Gospodarstwie, które my zaopatrujemy. Firma Agrochemik to 33 lata tradycji. Z firmą Syngenta współpracujemy już ponad 20 lat w segmencie zaopatrzenia ogrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem nasion pod szkłem i folią. Mam tutaj na myśli szczególnie pomidora. Ja nazywam się Gabriel Chojnacki, jestem pracownikiem firmy Syngenta. Razem tutaj z przedstawicielem firmy Agrochemik. Chcieliśmy Państwu zaprezentować gospodarstwo rodzinne, do którego trudno byłoby nam dotrzeć, gdyby nie firma właśnie Agrochemik. Tutaj jesteśmy na plantacji Extradene. Bardzo ciekawa odmiana, jedna z nowszych w naszym portfolio, z intensywną czerwoną barwą, o dużym mięsistym pomidorze. Jest to odmiana o tyle ciekawa, że wyróżnia ją spośród innych to, że po pierwsze ma ona znacznie wyższy plon. Po drugie, smak tej odmiany jest znacznie lepszy aniżeli inny odmian z tego segmentu. Średnio 20% jest wyższy Brix. I po trzecie wreszcie, jest to niesamowita, bardzo dobra jakość tego pomidora. Także jest to, myślę, że to jest jedna z lepszych odmian, które warto polecić właśnie do takich obiektów, w jakim teraz się znajdujemy. Jesteśmy teraz w tunelu zblokowanym, gdzie rośnie odmiana Extradena. Odmiana Extradena jest to jedna z nowszych odmian w naszym portfolio. Odmiana z segmentu pomidora mięsistego, czerwonego, o intensywnej czerwonej barwie. Ale co ważne, to zwróćcie uwagę na to, jak ta roślina rośnie. Przede wszystkim wiązanie od góry do dołu. Bardzo silna roślina, ale mimo to wciąż generatywna. Doskonałe wiązanie, każde grono, jak widzicie, jest tutaj doskonale powiązane. A przy tym mamy doskonałą jakość. Intensywnie czerwone pomidory o doskonałym shelf life, bo już tutaj czujemy, że ta twardość jest bardzo dobra. A ponadto to, co mogę powiedzieć o tej odmianie, to to, że jest ona bardzo smaczna i dzięki temu myślę, że w Polsce segment czerwonego pomidora z powrotem wróci do łask właśnie dzięki smakowi tej odmiany. Zwróćcie uwagę, że w tej odmianie bardzo ciekawa jest szypułka tego pomidora. Jest ona gruba, intensywnie zielona i rzeczywiście na tle tego intensywnej czerwieni ta szypułka naprawdę wygląda bardzo imponująco. Odmiana Extradena zalecana jest przez nas w zagęszczeniu 2-4, jednak można ją zagęścić też do 3-1. Jest to odmiana, którą można regulować do 4 owoców w gronie. Niemniej nie jest to konieczne, ponieważ ta odmiana de facto reguluje się sama. Mamy tu zazwyczaj 4 owoce, czasami 5. Jest to odmiana dość silna. Nie zawsze wymaga ona szczepienia. W tym przypadku nie jest ona szczepiona, dlatego że jest to odmiana nieco, jest to plantacja nieco później posadzona. Tutaj szczepienie nie było konieczne. Niemniej, jeżeli ją szczepimy, to zalecanymi podkładkami są podkładki o generatywnym charakterze. Takim chociażby podkładką jest podkładka Arnold. Jest ze mną pan Tomasz Kusek, właściciel gospodarstwa Kusek. Panie Tomaszu, gdyby mógł pan powiedzieć kilka słów o gospodarstwie, na jakiej odmianie się znajdujemy? W tej chwili znajdujemy się w tunelu foliowym. Prowadzimy akurat tutaj odmianę Extradena. W tamtym roku miałem próbę tej odmiany. Spodobała się głównie pod względem jakości pomidorów, jak również łatwością w prowadzeniu, gdyż nie odchyla się od wierzchołka. W tym roku zostało posadzone dużo więcej tej odmiany, ponieważ bardzo też spodobała się klientom. Jeżeli chodzi o same gospodarstwo, gdyby mógł pan przypomnieć historię gospodarstwa, od czego się zaczęło tak naprawdę? Historia gospodarstwa sięga lat 70., kiedy to rodzice postawili pierwszą szklarnię, następnie drugą, typową taką bułgarkę. Następnie już my z braćmi stawialiśmy kolejne tunele foliowe. W tej chwili jeden z braci prowadzi firmę Farmer, w których tunelach tutaj się znajdujemy. Drugi z braci też obok prowadzi podobne gospodarstwo ogrodnicze.
A co do samej odmiany Extradena, gdyby mógł Pan jeszcze zwrócić uwagę na to, jak ją się obrabia, co mówią o tym pracownicy, jeżeli chodzi o tę odmianę? Właśnie jednym z powodów posadzenia tej odmiany w tym roku było to, że pracownicy zwrócili uwagę, że jest bardzo łatwa w obsłudze, mniej czasu potrzeba na okręcanie, jak również nie wymaga redukcji gron ani zakładania łuczków w późniejszym terminie. Znajdujemy się teraz w innym obiekcie. Tym razem jest to odmiana z segmentu śliwkokształtnego. W tym przypadku jest to konkretnie Romanella. Sadzę tą odmianę już od kilku lat z tego względu, że smak tej odmiany jest bardzo dobry, chwalony przez moich odbiorców, którzy czekają na tą odmianę. Roślina rośnie cały czas, przez cały okres produkcji mocna. Nie ma problemu z suchą zgnilizną. Kształt pomidora jest bardzo ciekawy. Jest troszkę krótszy niż typowa lima, ale dłuższy niż typowe jajko. Dlatego klient bardzo sobie ceni tą odmianę. Myślę, że to rzeczywiście jedna z ciekawszych odmian śliwkokształtnych na naszym rynku, jeżeli chodzi o właśnie ten segment. W gospodarstwie państwa Kłusek znajduje się też szereg odmian malinowych. Jedną z nich jest odmiana Malduo. Odmiana, która dość mocno przypomina odmianę Maluno, aczkolwiek różni się ona tym, że ma przede wszystkim nieco drobniejszy owoc. Ale proszę zwrócić uwagę, że mimo braku szczepienia jest to nadal bardzo silna odmiana z bardzo dobrym wiązaniem. Owoce są wyrównane względem siebie i doskonale prezentują się na roślinie. Obok odmiany Malduo mamy tutaj też jedną z najpopularniejszych odmian malinowych w Polsce, czyli Maluno. Odmiana, która jest doskonale znana wielu producentom. Niemniej tutaj jest ona nieco inaczej posadzona, chociażby dlatego, że jest to tunel zblokowany, a po drugie jest to uprawa nieszczepiona. Jak widzicie, mimo że są to rośliny niezaszczepione, są one nadal dość silne, a owoce doskonale są powiązane. No, o czym to świadczy? Przede wszystkim o tym, że roślina ma doskonały wigor, bardzo dobrze sobie radzi w takich warunkach i bardzo dobrze wiąże owoce, to świadczy o tym, że jest to odmiana generatywna. Znajdujemy się na trzeciej odmianie z rzędu, jeżeli chodzi o segment malinowy. Po odmianie Maluno i Malduo czas na najnowszą odmianę z portfolio firmy Syngenta, czyli Maturbo. Odmiana, która tak naprawdę różni się wszystkim, jeżeli chodzi o pokrój rośliny, o wygląd owocu, o to, jak należy ją uprawiać. Przede wszystkim jest to odmiana wybitnie generatywna. Doskonale wiąże owoce na kolejnych gronach. Ma bardzo dobrą jakość owoców. Jest to rzeczywiście pomidor jakości premium. Średniej wielkości, z bardzo długą szypułą, o bardzo ładnej barwie. Jest to pomidor, który myślę, że wkrótce zwojuje nasze sieci handlowe. Thank you.